Cześć, witam. Jestem właśnie na treningu. Czasami na trening biorę kamerę, bo podczas biegania w lesie do głowy przychodzą różne rzeczy, które czasem po prostu warto powiedzieć. Nie wiem, zanotować, gdzieś tam sobie zapisać. Dosłownie kilka słów w temacie rzeźnickiej gównoburzy, jaka po prostu przewala się, przelewa przez internet i myślę, że wszelkie środki masowego przekazu w tej chwili, właściwie od kilku dni. Dobrze, że nie mam telewizji, nie słucham radia, więc podejrzewam, że przynajmniej ta część medialnych informacji w temacie rzeźnika mnie omija. Ciekaw jestem, czy na przykład telewizja TVAM również o tym nadaje. Ta cała rzeźnicka sytuacja pokazuje, że Polak to jednak jest specjalista w każdej dziedzinie. Się nic nie dzieje, nie ma jakiegoś przekrętu, wałka, nie wiem, coś się po prostu nagle stało. Wtedy każdy jest znawcą i to tak po prostu od podszewki wie co, ile, jak, gdzie, jakie pozwolenia. Tak jak w tej sytuacji statystyczny ultras, trochę generalizuje oczywiście, nie dość, że jest doskonałym organizatorem, po prostu wie jak organizować ultrabiegi, sam zorganizował w swoich życiu ich przynajmniej 10. Tak samo wszyscy nagle okazuje się, że są po studiach przynajmniej leśnych, do tego może z jakiejś ochrony środowiska. Część z tych po prostu specjalistów na pewno pracowała w lasach, na pewno pracowała w jakiejś placówce dydaktycznej związanej z ochroną przyrody. Myślę, że przynajmniej połowa pracowała w jakimś parku narodowym. Stąd po prostu nagle wszyscy są specami od wszystkiego. Wow! A właściwie to prawda zawsze jest gdzieś po środku. Tak naprawdę po co o tym dywagować? Mleko się wylało. Teraz po prostu warto byłoby do tego podejść z otwartą głową. Być może tak miało być, może przez to będzie ciekawiej, na pewno będzie inaczej. Zmiany są dobre, zdecydowanie. Czasami przychodzą w taki dosyć nieoczekiwany, wstrząsający sposób, co nie znaczy, że to koniec końców nie wyjdzie nam wszystkim na dobre. Jedyne tak naprawdę, czego mi osobiście brak w tym roku, jeżeli chodzi o rzeźnika, no to, że nie będę mógł sobie po prostu polecieć przez Połoniny, ale to żaden problem. Jeżeli chodzi o nową trasę, jest naprawdę genial. Znam ją, myślę tak, spokojnie w 3/4 dystansu. To jest, można powiedzieć, wręcz moja trasa z domu rodzinnego. Po prostu wybiegam i tak albo w prawo, albo w lewo. Wszystkie te ścieżki znam. W porównaniu do trasy poprzedniej dużo rzadziej uczęszczana, co myślę będzie tak naprawdę na plus. Będzie więcej przestrzeni, więcej świeżego powietrza, więcej krajobrazu i no myślę, że na pewno jest to wyzwanie zarówno przed organizatorem, przed biegaczami, jak i przed przyrodą. Także odstawmy politykę na bok, skupmy się na bieganiu, na kontakcie z przyrodą, na relacjach międzyludzkich, bo po prostu będzie cała chmara pozytywnych ludzi. Spotkajmy się w Cisnej, spotkajmy się na szlaku, dobrze się bawmy, wspierajmy siebie nawzajem i odpuśćmy hejt. Misie kolorowe, co to dużo gada. Życie jest zbyt piękne i zbyt krótkie, żeby tracić czas na gówno burzy. Nie trać czasu na hejt, to sprawy nie załatwi. Tak naprawdę pozostaje nam otwarta głowa, otwarte serducho i przyjęcie tego, co się po prostu czasami dzieje. Na pewne rzeczy trudno mieć wpływ. Na pewno mamy wpływ na to, żeby ta impreza była fajna. No, żeby ten czas był dobrze spędzony w górach, z przyjaciółmi, z nowymi ludźmi. Biegnę w takie miejsce, z którego, wyobraź sobie, widać Bieszczady. Dokładnie. Lecę sobie zobaczyć Połoniny, natchnąć się Bieszczadem. No i co? No i kurczę, widzimy się w czwartek. Nie chcę nic mówić, no ale właśnie jestem w miejscu, w którym mam widok na Bieszczady. Zdaję sobie z tego sprawę, że kamerka Bieszczad nie złapie, ale bierz mi na słowo. Tam są Biesy, tam są Połoniny. I tam wybieramy się. Całkiem niedługo. Byłbym zapomniał, mam dla ciebie coś ekstra. Tak jak wspominałem wcześniej, biegałem na tych trasach. Czasami zdarzyło mi się właśnie biec z kamerką, więc zarejestrowałem chyba z jakieś 2 filmiki z trasy od Okrąglika w kierunku Rabiej Skały. W opisie znajdziesz linki do tych filmików. Niech widok tej nowej trasy dobrze cię natchnie, pozytywnie, więc to taki mały, nieoczekiwany prezent. Aloha!